Regionalny międzypokoleniowy rajd Nordic Walking Geosfera 2023 odbył się w sobotę 10 czerwca. Wszystko, co zapowiedziano w tytule, zgadzało się z rzeczywistością. Regionalny byli uczestnicy z 36 miast ze Śląska i Małopolski, a nawet z Płocka. Międzypokoleniowy byli duzi i mali. Jak przekonywano, to jeden z największych takich rajdów na Śląsku. Pomaszerowało około 315 osób. Przygotowano dwie trasy, 9-kilometrową i 6-kilometrową. Na początek parę drobnych rad dla zupełnych nowicjuszy. Jeżeli chodzi o techniczną część Nordic Walkingu i wysokość, to zdecydowanie warto mieć kije regulowane, ponieważ zależnie od naszego samopoczucia, zależnie od tego, czy mamy kontuzję, czy też nie, możemy tę wysokość regulować. I dostosowana ona jest do naszego wzrostu. Długość kija wymusza nam też długość kroku. Więc idealna technika Nordic Walking to krok dostosowany do naszego kija, to odpowiednie wymachy, dwa rodzaje wymachów, w przód i wymach w tył. No i cóż, technika, która uruchamia ogromną ilość mięśni na co dzień nieużywanych, a najbardziej pracuje obręcz barkowa, a nie nogi. Trochę teorii za nami, teraz do dzieła. Zalety tego maszerowania są ogromne. Najczęściej wychodzimy w grupie, czyli zawiązujemy nowe kontakty. Nie bez znaczenia jest też możliwość poruszania się, co poprawia kondycję i podnosi w organizmie poziom endorfin. Co z kolei poprawia nam nastrój i zadowolenie z siebie. Najbardziej jednak spodobało nam się to, że jak mówili uczestnicy, w takich rajdach jest miłe, spokojne towarzystwo. Takie towarzystwo lubimy najbardziej.